Dzień dobry. Dzisiaj porozmawiamy o underquilcie Selva 120 od Cumulusa. Jest to mniejsza siostra Selvy 300, o której rozmawiałem już jakiś czas temu i jakaś recenzja do niej będzie gdzieś tutaj. Krótko o specyfikacji. Jak sama nazwa wskazuje, mamy tutaj 120 gram puchu. Jest to polski gęsi puch o sprężystości 850 kuinów. I jest on zamknięty w 10 komorach zwykłych typu X, wykonanych z materiału Toray Airtastic, co przy wymiarach 180 cm długości na 110 cm szerokości w ramionach i 95 cm w nogach waży 240 gram i mieści się w pokrowcu o pojemności nieco ponad 2 litrów. I to wszystko ma nam zapewnić komfort termiczny w temperaturze 9 stopni Celsjusza, a temperaturę graniczną wyznaczono na 4 stopnie. Jak widać, jest to malutki, leciutki pakunek i przez to wydaje mi się, że trochę trudniej go spakować niż większą siostrę, ale to może mi się tylko wydaje. Ogólnie cała konstrukcja obu podpinek jest bardzo podobna. Wzdłuż każdego z boków biegnie taśma wzmacniająca, na której mamy zamocowane pętle i na krańcowych pętlach mamy zamocowane ściągacze do gumek mocujących cały underquilt. Na każdym z końców mamy też kołnierz, a wszystko jest bardzo porządnie zszyte. Jakby tutaj jakość jest pierwsza klasa standardowa, jak to w Cumulusie. Aczkolwiek gumki tutaj znowu były za grube i zamontowałem sobie ten sam zestaw, który zamontowałem na Selvie 300, czyli jedną od Didi i drugą tą zieloną, żeby było wiadomo, gdzie jest głowa, a gdzie nogi. Co je zatem różni? Materiał, z którego są wykonane, bo Selva 120 jest wykonana z lżejszego materiału niż Pertex. Pertex ma 27 gramów na metr kwadratowy, a tutaj ten Toray Airtastic ma 19 gramów na metr kwadratowy i splot ripstop jest jakby odrobinę drobniejszy, ale w codziennym użyciu jakby nie widzę żadnej różnicy. Mamy tutaj zwykłe komory typu X, a w Selvie 300 mieliśmy komory typu H, ale mamy tu też mniej tego całego wypełnienia, więc ogólnie jest to podpinka na cieplejsze dni, więc tutaj to ma jakby dużo sensu i też pozwala zaoszczędzić wagę. Kolejna sprawa to Selva 120 jest krótsza o 35 cm, aczkolwiek maksymalny wzrost użytkownika oszacowano na 2 metry, podczas gdy dłuższa Selva 300 mająca 2,15 przeznaczona jest dla osób do 1,85 m. Wynika to z faktu, że Selva 120 jest podpinką 3/4, czyli ona nie osłania nas w całości, tylko osłania nas do połowy łydek mniej więcej, tak wiadomo, im to większe, to się inaczej rozkłada. I wiąże się to z pewnymi konsekwencjami. Jakby po pierwsze oznacza to, że trzeba dodatkowo zadbać o ocieplenie stóp, czyli nie wiem, czy jakieś tam super wełniane skarpety, a może jakieś takie puchowe buty, czy papcie, czy jak to tam nazwać. Jeżeli korzystamy z maty do siedzenia, to można taką matę właśnie sobie dać pod stopy w czasie spania, żeby była jakaś izolacja, albo jeszcze jakieś inne sposoby może znacie, nie wiem. Kto zna, niech pisze w komentarzu. Nie wiem też, czy to jest związane z długością underquilt, ale wydaje mi się, że częściej trzeba go poprawiać, tam na tym zakończeniu koło głowy. Używam dodatkowej gumki, która idzie od tych ostatnich pętli po prostu nad cięciwą, od jednej do drugiej. I to pozwala go jakoś tak dobrze trzymać, żeby nie przewiewał tam wiatr. Jeżeli chodzi o to dodatkowe zabezpieczenie nóg, to ja używam po prostu takich solidnych wełnianych skarpet i w zupełności mi to wystarczało. Gdy spałem w Selvie przy temperaturach granicznych, to nie było jakoś tak super ciepło. To trzeba być przygotowanym, żeby spać w takich temperaturach tym underquiltem. No i trzeba go wtedy też dobrze tam zaciągnąć przy głowie i przy nogach. No a gdy mamy ściągnięte te ściągacze, to tym bardziej on lubi, że tak powiem, gdzieś tam się wymknąć. No i wtedy właśnie zamocowałem tą dodatkową gumkę ponad cięciwą przy głowie i to zdecydowanie jakby wyeliminowało ten problem i teraz już nie ucieka, no bo nie może, bo jest przyczepiony gumką po obu stronach. Zimą będę też chciał wykorzystać ten
Underquill jako taką dodatkową osłonę na zewnątrz tej mojej selwy 300 i zobaczę, czy w ogóle będzie działać. Dzięki temu mógłbym mieć zimą dużo cieplejsze spanie i też na lato miałbym dużo mniejszą opcję, żeby nie nosić całej selwy 300. Podsumowując te pierwsze wrażenia, to wydaje mi się, że quilt jest bardzo fajny, ale to będzie raczej uzupełnienie naszego ekwipunku niż jakiś taki podstawowy underquill albo pierwszy underquill, na który się decydujemy, bo jednak zakres temperatur nie jest jakiś wybitny, latem można nawet sobie bez niego poradzić, ale jeżeli już mamy swój taki jakiś cieplejszy underquilt i jakieś inne rozwiązania, to jako właśnie takie uzupełnienie na lato albo dodatkowe docieplenie na zimę, to wydaje mi się świetna opcja. No i przez to, że wymaga więcej ustawiania, dodatkowej linki czy coś, dla początkujących użytkowników może to być bardziej skomplikowane i mogą się zniechęcić. Więc wtedy pełny underquilt byłby, wydaje mi się, lepszą opcją. No i to by było na tyle. Na razie.